Rozdział 28. Do pektorału, do radzenia się wyroczni, włożysz Urim i Tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do radzenia się wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W poprzednim odcinku omówiliśmy pektorał, to znaczy lnianą chustę, na której było osadzonych 12 drogocennych kamieni, na których z kolei były wygrawerowane 12 imion szczepów izraelskich. W 30 wersecie pektorał nagle otrzymuje nazwę pektorał do radzenia się wyroczni. Skąd taka nazwa? Otóż nagle okazuje się, że pektorał nie był prostą chustą, ale lnianą torebką zawierającą tajemnicze Urim i Tumim. Dzisiaj już nikt nie wie, co to były za przedmioty. Urim zawiera rdzeń Or, które już spotkaliśmy dwa razy w namiocie spotkania. W słowie Arka Przymierza, Aaron, oraz w słowie Menora, czyli świecznik siedmioramienny. Mówiliśmy już, że Or odnosi się do niematerialnego światła z pierwszego dnia stworzenia, które świeciło zanim jeszcze powstały słońce i gwiazdy. Jest światłem wewnętrznym, światłem życia. Można je dostrzec na przykład na uśmiechniętej twarzy. Urim wskazuje na przedmiot świecący. Natomiast Tumim pochodzi od czasownika tamam, który znaczy być niewinnym, uczciwym lub doskonałym. Teraz pochylmy się nad użytecznością tych przedmiotów dla wyroczni. Księga Kapłańska zakazuje wróżbiarstwa i czarów, bo one odbierają wolność tym, którzy traktują poważnie usłyszane przepowiednie i uważają siebie za z góry skazanych na ich nieuchronne spełnienie. Urim i Tumim nie mogą oczywiście służyć do wróżbiarstwa, aczkolwiek rabiniczna tradycja ustna wspomina o tym, że kiedy ludzie przychodzili do arcykapłana po radę, kamienie jego pektorału potrafiły świecić i arcykapłan miał na zadanie interpretowanie znaczenia podświetlonych liter. Na przykład w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela Anna przyszła do świątyni w Silo, gdzie znajdowała się Arka Przymierza, i tam prosiła Boga o potomstwo. Według tradycji ustnej arcykapłan Heli wyciągnął swoje Urim i Tumim, które wskazały mu 4 litery pektorału. Kaf, Sin, Resh, He. Można te litery układać jako kesharach od słowa koszerny, wskazującego na to, że Anna jest kobietą godną potomstwa. Można też te 4 litery układać jako kesarach od imienia Sary, żony Abrahama, wskazującego na to, że Anna jest godną potomkinią matriarchy. Ale Heli się pomylił i ułożył litery jako shikorach, pijana. Dlatego Heli ją upomniał, dokąd będziesz pijana, wytrzeźwij od wina. Z tej historyjki można przynajmniej wyciągnąć taki wniosek, że Urim i Tumim nie były dawały wyroczni odbierających wolność Izraelitów. Potrzebna była interpretacja niewiążąca dla pytającego. Umim i Tumim stawiają mimo wszystko arcykapłana w roli proroka uprawnionego do wydawania wyroku w odpowiedzi na prośby ludu. W późniejszej historii Izraela kasta kapłańska upadnie na tyle, że Bóg będzie musiał posyłać świeckich proroków przemawiających z mocą w imieniu Boga, podczas gdy Urim i Tumim pójdą w zapomnienie. Odtąd świeccy prorocy będą w imieniu Boga stale przypominali kapłanom o ich utraconej godności, podczas gdy kapłani będą stale gardzić i zwalczać świeckich proroków. Taka sytuacja trwa do dzisiaj. Życzę owocnego słuchania. Do pektorału, do radzenia się wyroczni, włożysz Urim i Tummim,
aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do radzenia się wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana.